Proszę księdza, ile powinna trwać żałoba? Ile po rodzicach, a ile po rodzeństwie? A ile po kuzynce od wujka z jego pierwszego małżeństwa niesakramentalnego? Czy mamy się bawić na weselu, czy raczej nie? Może tylko na wolniejszych piosenkach? A może tylko zjeść rosół, a potem już wrócić do domu? Na tego typu pytania odpowiada chyba każdy ksiądz, czy to w kontekście kancelarii parafialnej, czy to w trakcie wizyty duszpasterskiej. I co ciekawe, nikt jeszcze nie dał ostatecznej odpowiedzi. Każdy stara się jakoś z tego pytania wybrnąć, ale nikt nie zna prawidłowej odpowiedzi. Dlaczego? Ponieważ nie od tego jesteśmy. W Kościele Katolickim żałoba nie jest obowiązkowa. Ani w Piśmie Świętym, ani w prawie kanonicznym, ani w żadnej encyklice nie jest zapisane, jak przeżyć dobrze, wewnętrznie czy zewnętrznie, czas trudny po stracie bliskiej osoby. Jedynie możemy się tego domyślać. Tradycja kontynuowana przez wiele osób starszych podpowiada, że jeśli umrze nam współmałżonek, dziecko albo rodzic, to wtedy czas noszenia czarnego stroju powinien trwać jeden rok, a w wypadku, kiedy umrze ktoś z rodzeństwa, dziadek czy babcia, to czas zewnętrznej żałoby powinien trwać sześć tygodni. Czy taka odpowiedź nas satysfakcjonuje? Nie powinna, dlatego że poprzez nią tracimy Twórczy aspekt żałoby, a właśnie on polega na tym, że powinniśmy zadać pytanie, co dalej. Czas po śmierci naszych bliskich powinien powodować pytania o wieczność. Skoro ciało umiera, a życie na ziemi się kończy, to powinniśmy szukać odpowiedzi na pytanie, co dalej? Co dalej będzie z tą osobą, która niedawno zmarła, i co dalej będzie ze mną? Bo w końcu każdy z nas będzie kiedyś głównym bohaterem takiej pogrzebowej uroczystości. Jeśli czarny strój pomaga w odpowiedzeniu na takie pytania, to jestem za tym, aby go zakładać. A jeśli nie, no to po co robić pusty teatr? Żyjemy w pięknym czasie, mamy za sobą już ponad dwa lat chrześcijańskiego doświadczenia. Jezus na ziemi żył, umarł i co najważniejsze, zmartwychwstał. Ta prawda wiary napełnia nas nadzieją i zachęca nas do tego, abyśmy odrywali nasz wzrok od tego, co cielesne, a skupili się na tym, co duchowe. I to dotyczy każdego tematu, również kwestii żałoby. Jeśli mamy w pamięci pusty grób Jezusa Chrystusa oraz to, że Wszechmogący pokonał śmierć, to wtedy możemy z większym spokojem zatrzymać się i zastanowić, jak mamy przeżywać ten trudny dla nas moment. Znawcy tematu mówią, że można wyodrębnić trzy etapy żałoby. I wiadomo, że życie to nie podręcznik, ale jednak jako uczestnicy w naturze ludzkiej Podlegamy pod pewne prawidła i warto sobie je uświadomić, bo kiedy będziemy je znali, jeszcze dodatkowo do tego dołączymy różne nawiązania do Słowa Bożego, to będziemy mogli łagodniej przejść przez te wszystkie trudne stany, które nas czekają z racji na żałobę. Pierwszy etap to okłamywanie siebie, że w ogóle do tego nie doszło. Mówimy, ona nie mogła umrzeć, on na pewno nie odszedł, to jest jakiś sen albo zjawa. I co mamy zrobić, kiedy mamy w sobie nieodpartą chęć wyparcia tego? Stwierdzenia nie to nie zaistniało. I wtedy warto sięgać właśnie do Pisma Świętego, do Ewangelii według świętego Łukasza. I tam słyszymy o podobnej sytuacji. Uczniowie też zacierali fakty, nie chcieli przyjąć tego, że Jezus powrócił do życia. I chociaż szli z nim 11 kilometrów, czyli mogłoby to być kilka godzin życzowej rozmowy, a on im tłumaczył wszystko, co nawiązuje do jego osoby u proroków, to jednak oni byli ciągle zamknięci. Nawet pamiętali o świadectwie kilku swoich współbraci i niewiast, które były u grobu, i też dalej nie dopuszczali do siebie, że Jezus zmartwychwstał i dopiero wtedy kiedy zaprosili go na posiłek i on razem z nimi usiadł do stołu, połamał chleb, pobłogosławił, to wtedy spadły im łuski z oczu i docenili, że razem z nimi jest Jezus Chrystus. I co to nam mówi? Bardzo prosty wniosek że o żałobie i o śmierci nie możemy mówić bez mszy świętej, bez eucharystii, że potrzebujemy świętości Boga, który jest w sakramentach, abyśmy potrafili zaakceptować odejście kogoś nam bardzo bliskiego. Drugi etap to desorganizacja. I w tym czasie nie potrafimy wykonywać czynności, które zawsze szły nam jak spłatka. I wtedy zadajemy też wiele religijnych pytań egzystencjalnych. I mi się tutaj przypomina fragment z ewangelii według świętego Jana. Jak sam ewangelista zapisuje, wieczorem, gdy wszyscy byli razem, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Dlaczego tak się stało? Ponieważ apostołowie nie wiedzieli, jak mają żyć. Wszystko postawili na jedną kartę, na Jezusa Chrystusa. Go naśladowali, on był ich nauczycielem, mistrzem. A tutaj okazuje się, że ta karta jest trefna, że wszelkie ich nadzieje. Nie mają już podstawy i fundamentu. I dlatego nastąpiła dezorganizacja. I można to porównać z osobami, które tracą osobę bliską. Bo no wtedy mówią, co ja mam dalej robić? Jak ma wyglądać moje życie? Właśnie wtedy żołobnicy zachowują się jak uczniowie. Zamykają się w wieczorniku. Nie tylko w sensie zamkniętych drzwi, ale przede wszystkim zamkniętego serca. I co wtedy mamy zrobić? Ewangelista zanotowuje, że Jezus stanął na środku i powiedział: Pokój wam, i my też w wypadku śmierci naszych bliskich musimy szukać Jezusowego pokoju. A gdzie go znajdziemy? W Spowiedzi Świętej. I tam padają bardzo zobowiązujące sakramentalne słowa: I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Udzielam Tobie przebaczenia i pokoju. I gdzieś intuicyjnie żałobnicy to odczytują. I gdzieś widzą to, bo sam wielokrotnie spowiadam o osoby przed pogrzebami ich bliskich, i oni po wielu latach, nawet nieobecności w konfesjonale, klękają i doprowadzają do przełomu w swoim życiu. Dlatego, jeśli chcesz dobrze przeżyć żałobę, to zapraszam Ciebie, abyś coraz bardziej świadomie się spowiadał, i wtedy zaprosisz łaskę, która wprowadzi porządek w Twoje życie. Ostatni etap to czas przemiany. Polega on na tym, że musimy wejść w nową funkcję, w nowe działania i przez to zyskać jakiś świeży zapał do tego, co jest przed nami. I od razu mi się tutaj przypomina fragment Ewangelii opowiadający o powołaniu uczniów, którzy usłyszeli od Jezusa: odtąd ludzi będziesz łowił. I dla nich świat się w tej sekundzie zatrzymał. Bo jak do tej pory byli rybakami i musieli łowić ryby, tak od tej chwili. Jezus zaprasza ich do relacji, do tego, żeby tworzyli więzi dla Królestwa Niebieskiego. I tak samo jest w wypadku śmierci naszych bliskich osób: że mamy szansę przenieść nasze życie na wyższy poziom i przez to zaprosić do siebie Pana Boga. Zawsze lubię to powtarzać: że pogrzeb to są najpiękniejsze rekolekcje, bo wtedy wiele możemy przemyśleć odnośnie naszej wieczności.